Witam serdecznie. Spotkamy się ponownie z Arkiem Brzeskim i tym razem zaprosimy Państwa do podróży do Peru. I na Wyspę Wielkanocną. Tak. Witam Cię. Witam wszystkich. Kolejna wycieczka do Peru. Co tam będziesz robił? Gdzie będziecie, dokąd będziecie jeździć? Wymyśliłem, że tym razem zrobię wyprawę szamańsko-turystyczną, tak ją można nazwać, z upgrade'em na Wyspę Wielkanocną, ponieważ takie zapytanie pojawiło się wśród znajomych. No i pomyślałem, że warto zgromadzić ludzi, którzy interesują się medycyną tradycyjną indiańską oraz chcieliby poznać trochę takich tajemnic, powiedzmy metafizycznych, dotknąć to własną ręką i zobaczyć, ile w tym jest prawdy. No i posmakować przygody, ponieważ te wyprawy, które do tej pory zorganizowałem, zawsze się udawały. Pomyślałem, że można teraz oprócz wyprawy do Amazonii, do dżungli oraz do Machu Picchu rozszerzyć trochę ten wyjazd o na przykład obejrzenie resztek kontynentu Mu, czyli Wyspy Wielkanocnej, no i odczuwanie tego, co tam z niej pozostało, pooglądanie tych posągów, no i podzielenie się później wrażeniami tym, co tam jest. Dobra, no to jaki jest program wyprawy po kolei? No to po kolei to lecimy albo z Warszawy, albo z Berlina na ogół do Francji. Z Francji przesiadamy się do samolotu, który leci do Limy. W Limie, w zależności od godziny, w której się pojawimy, to spędzamy jedną noc bądź dwie noce. No i wykorzystujemy je twórczo, aby wykąpać się w oceanie, zwiedzić targ indiański oraz na przykład zabytki, które są wokół Limy, tego typu jak piaskowe piramidy i całe gigantyczne, starożytne miasto, które można zwiedzić i zobaczyć, co było przed nami. Tak naprawdę na dużych wysokościach są porozmieszczane muszle i z tych muszli przemielonych z piaskiem są tak naprawdę potworzone było bardzo duże miasto i powstały o nim legendy, a tak naprawdę jak ze wszystkim nikt nie wie, jak to zostało zrobione. No i jak już zwiedzimy dosyć krótko i szybko tą Limę, to następnie tranzytem polecimy do Pucallpy, która będzie naszym następnym punktem tranzytowym do wyjazdu. I w tej Pucallpie polecimy sobie do Kontamany małym samolotem, taką awionetką, albo małym samolotem, jak kto woli. I następnie spędzimy tam dwa dni w dżungli, takiej prawdziwej. Będzie się można wykąpać w gorących źródłach, pozyskać taką glinkę, która bardzo dobrze regeneruje cerę, zobaczyć źródła i gejzery, które mają 90 stopni. Można sobie tam ugotować nawet jajko. Przed nami gejzer. Jeden z wielu. Woda, którą tutaj widzicie, właśnie się gotuje. Zasadniczo wejście do tej wody grozi śmiercią. Ma około 100 stopni. Płynie sobie rzeka typu wrzątek. I taka wąziutka ścieżeczka koło niej tutaj idzie. Jak się wpadnie, to przynajmniej się nie zmarznie. Tak wygląda mniej więcej dżungla amazońska. I rzeka, w której można ugotować sobie jajko. Tutaj, gdzie idę, za chwilę jest gejzer. Ziemia jest bardzo gorąca, ale da się chodzić. Natomiast tam dalej już można się poparzyć. Znowu z lewej pływa zimna woda, czyli taka zimna rzeka, która tam w dalszej części tworzy wodospady. Przed nami dalej jest gejzer, więc tam raczej nie należy chodzić. No ogólnie latają nad nami papugi.
miejsce jest jedno z najpiękniejszych, jakie znam, które poznałem w trakcie moich podróży. Warto tu chociaż raz przyjechać. Jest to otoczone dziką dżunglą, 20 km od granicy brazylijskiej. I co dalej? No, zapoznać się z medycyną ludową, zobaczyć szamanów prawdziwych w akcji, ewentualnie porozmawiać na temat medycyny, co robią, jak leczą choroby. No, jest to dosyć ciekawe, bo przygotowują różne mieszanki ziołowe. Można też się o tradycji kultury ayahuaski dowiedzieć co nieco. No i wziąć w niektórych na przykład metodach leczenia samodzielnie udział. I te rzeczy odbywają się w Kontamanie, odbywają się w Pucallpie oraz Iquitos. No i następnym krokiem to jest właśnie Iquitos, gdzie tutaj chętni spędzą dwie noce w dżungli. To już nie będą hotele 3-4 gwiazdkowe, tylko to już będzie tak wyprawowo bardziej i tam będziemy spali w prawdziwej dżungli bez zasięgu GSM. Za to w towarzystwie różnych zwierząt nocy z odgłosami dżungli. No i atrakcjami będzie łowienie na przykład piranii, karmienie małp, które przychodzą do ludzi, dają się karmić, bo są akurat oswojone przez lokalne tam ludy, które mieszkają. Poznanie prawdziwych Indian, którzy mieszkają na końcu świata. No w ogóle Iquitos jako Iquitos to jest nazwane miasto na końcu świata, ponieważ można tam tylko dopłynąć statkiem bądź dolecieć samolotem i dalej już jest dżungla i tak naprawdę... I wcześniej też jest dżungla. Tak jest, więc 1000 kilometrów i 1000 w jedną i 1000 w drugą, jest dużo zieleni. No i z buta tam raczej się nie da jej przebyć. W każdym razie wyspecjalizowali się ludzie w Iquitos w medycynie ludowej przede wszystkim. Można tam spróbować na przykład też sobie krokodyla zjeść, bo to jest jeden z lokalnych przysmaków. Ale wracając do medycyny, no to właśnie pokazują ją ci Indianie lokalni oraz mieszkańcy, którzy są wyspecjalizowani, bo głównie tym się zajmują. Organizują rejsy po Amazonce połączone z łowieniem piranii. Zawsze się coś złapie, można się nawet w tej Amazonce wykąpać w określonych miejscach bez ryzyka zjedzenia przez krokodyla bądź spotkania z wężem, więc no ogólnie tak adrenalinowo, jak ktoś lubi, a jeśli ktoś nie lubi, to może grzecznie siedzieć w wódce i spędzić dwie noce na przykład w Amazonii. No i tutaj pomyślałem, że jeśli ktoś będzie miał ochotę właśnie polecieć na wyspy wielkanocne przez Chile, no to to jest miejsce, w którym część wyprawy się rozdzieli, bo te osoby, które będą chciały z tego upgrade'u skorzystać i zobaczyć Chile i zobaczyć wyspę wielkanocną, no to wtedy mogą polecieć, a druga część po prostu pozostanie na większej, dłuższej trasie wycieczkowej w Iquitos, skąd później z powrotem się przyłączymy i z Iquitos wszyscy razem polecimy do Machu Picchu przez Limę i wylądujemy na zupełnie innej wysokości. Na lotnisku są rozdawane liście koki, ponieważ zmiana ciśnienia jest tak duża, że trzeba je po prostu sobie porzuć, bo niektórzy mdleją ze względu na różnicę suchości powietrza, ciśnienia, no i wielu z innych. To jest tak naprawdę męska część Peru, bo ile dżungla i Amazonia to jest nazywane jako kobieca część Peru, to zdecydowanie Andy i już Machu Picchu oraz Cusco, w którym się ląduje, to jest to część typowo męska. Sucho, zimno, twarde warunki, no i mało tlenu w powietrzu. Trzeba, żeby się zaadoptować, to te liście są po prostu rozdawane przez lokalne władze i to bardzo pomaga w tym, żeby nie zemdleć. No i plan jest taki, żeby w tym Cusco sobie przenocować, pozwiedzać, następnie pojechać do Ollantaytambo i zwiedzić jego okolice. W okolicach Ollantaytambo jest targ meteorytów, bo mało kto wie, ale tam ileś tam lat temu w ogóle było niesamowite trzęsienie ziemi, jak zresztą na całym świecie. Widać te skały powyginane w różne strony i tam są powbijane w ziemię różnej wielkości meteoryty, które nawet były badane.
ale są mało znane. Jeden z nich właśnie w centrum Ollantaytambo, potężny głaz żelazowo, nie pamiętam dokładnie jaka to jest struktura geologiczna, jest wbity, był badany, ale można kupić na targu meteorytów drobne odłamki, bo tego leży mnóstwo w okolicach i nazywają je właśnie żeński i męski, ponieważ używają je jako medycynę. Są o różnych twardościach i poprzez podzieranie i dodawanie wody się tworzy tak zwana krew meteorytu, która podobno leczy serca i uzupełnia żelazo, co jest akurat dosyć logiczne, jako że to są meteoryty żelazne. Taka ciekawostka. I w okolicach Ollantaytambo jest w ogóle takie tajemnicze miejsce z poprzedniej kultury bądź cywilizacji, gdzie są takie po prostu wejścia, tak naprawdę są drzwi donikąd i to jest jakaś świątynia. No i jest legenda, że po prostu te drzwi, które tam są takie jakby zastawione ścianą, to prowadzą gdzieś i tam podobno w określonej konfiguracji energetycznej można się przenieść. No i myślę, że warto to zobaczyć. No ponieważ może komuś się uda i powie, jak tam było z drugiej strony. Następnie kawałek... Zanim jeszcze następnie, to tak, w samym środku tych 14 dni będzie 4 dni na wylot na Wyspę Wielkanocną, czyli dzień tam przelot, 2 dni tam i powrót. Tak, bo to jest dosyć kawałek. Dosyć sporo. Kawałek. Ale pozostałe osoby, które nie będą chciały lecieć, to co one wtedy mogą robić? Są pod opieką właśnie przewodnika, który mówi po angielsku i hiszpańsku i będzie zorganizowana dla nich wyprawa do Indian, wycieczka po Amazonce, tymi zakolami. No i będą po prostu mieli zorganizowany tak czas, że na pewno się nie będą nudzili. Będzie rozszerzony ten pobyt w dżungli, bądź ewentualnie będą mogli sobie w Iquitos jako mieście też pozwiedzać, podoświadczać różnych rzeczy. Na pewno będzie to tak zrobione, żeby było dla każdego atrakcyjne, że no, mogę zapewnić, że ani chwili nie będzie się nikt nudził, to na pewno. Jasne. Iquitos słynie z tego, że tam lubią Polaków, no bo Stanisław Tymiński zapewnił im okno na świat w 90 chyba roku czy wcześniej. Tak, to okno na świat to jest wprowadzenie telewizji satelitarnej i gdzieniegdzie wiszą nawet portrety Tymińskiego do tej pory i oni dzięki temu, że on właśnie był Polakiem i wdrożył tą telewizję kablową dzięki, może nie kablową, ale satelitarną, która wówczas była w ogóle bezpłatna i wtedy po raz pierwszy zobaczyli, co się dzieje na świecie, bo do tej pory tak naprawdę telewizja, która nadawała, to nadawała jedynie z Iquitos, był jeden kanał i to wszystko, co mogli zobaczyć. A dzięki właśnie Tymińskiemu nagle się okazało, że mogą oglądać, co się dzieje w Europie, w Ameryce, na świecie. No i stąd po prostu sympatia do naszego narodu. A ta sympatia jeszcze nie tylko z tego wynika w ogóle Peruwieńczyków, ponieważ nasz rodak, inżynier Malinowski, zrobił jako jedyny na świecie, pierwszy do niedawna, jedną z najwyższych kolei właśnie w Andach, którymi będziemy jechać. To jest kolej transandyjska i właśnie linia prowadzi między innymi z Cusco do Machu Picchu, konkretnie do Aguas Calientes i to jest taki bardzo ładny panoramiczny pociąg, cały praktycznie w szkle, gdzie można podziwiać rzekę, tą Urubambę bodajże, tak się nazywa, i wszystkie te góry, nawisy oraz no, przyrodę ogólnie wysokiego Peru, powiedzmy tak to nazwijmy, andyjską. No i dojeżdża się tym pociągiem po bodajże dwugodzinnej podróży do Aguas Calientes i stamtąd wiedzie już ścieżka Inków do Machu Picchu właściwego. Dla słabszych zawodników jest możliwe zorganizowanie autobusu, który ich tam po prostu dowiezie. Może co na tym, co na Wyspie Wielkanocnej? Na Wyspie Wielkanocnej, no to oczywiście, tak jak i w Machu Picchu, jest poszukiwanie śladów zaginionej cywilizacji, ponieważ do tej pory nie wiadomo, kto zbudował te olbrzymie posągi, jak zostały przetransportowane i nadal są odkopywane, więc no, można je dotknąć własnoręcznie, w ogóle zobaczyć tą wyspę, poczuć energetykę i przekonać się naocznie, czy rzeczywiście z tych posągów bije jakieś promieniowanie. Podobno jeden z tych posągów, który tam jest skierowany bezpośrednio w morze, miał za zadanie bronić przed najeźdźcami. Tam była jakaś wyspa w pobliżu i tam jakiś lud, który źle po prostu reagował na mieszkańców. Zachowywał. Tak. No i jeden z tych
posągów podobno emitował i do tej pory emituje ciemne, zielone promieniowanie. Spowodowało one zniszczenie tej wyspy, taka jest legenda. No i do tej pory podobno niekoniecznie pozytywne jest akurat to spojrzenie. Ale nie wiem, nie byłem, więc jest szansa, że możemy to po prostu wszyscy razem zobaczyć naocznie. Jeśli chodzi jeszcze o dawne cywilizacje, tak jak wspomniałem, będzie można zobaczyć w Ollantaytambo ruiny miasta, które jest podobne właśnie do Machu Picchu, mało znane. Obok jest właśnie to miejsce, też zbudowane przez starożytną cywilizację, gdzie są tak naprawdę wyciosane co do centymetra bloki skalne i są z nich zrobione różne konstrukcje. A najciekawsze jest oczywiście Machu Picchu, ponieważ no do tej pory żadna ze znanych technologii no nie jest w stanie przenieść bloków, które mają po kilkaset ton, które są idealnie obrobione na wysokość prawie pionowej ścieżki inków, ułożenie je pod kątem i jeszcze wyszlifowanie różnych takich jakby wzorów, które mogą być tylko i wyłącznie maszynowo zrobione. W ogóle w niektórych miejscach Machu Picchu widać normalnie ślady piły, woda tam płynie i to jest po prostu niesamowite, co do tej pory nauka próbuje to tłumaczyć osiołkami, rolkami drewnianymi, ale to by się nie udało w tym przypadku, bo nawet najlepszy dźwig, nawet najlepszy helikopter, no takich bloków skalnych na takiej wysokości, gdzie jest tak rzadkie powietrze, nie jest w stanie przenieść. No i w ogóle Machu Picchu jest o tyle ciekawe, że to słynne Machu Picchu, gdzie są zdjęcia, widokówki, gdzie się fotografuje, to jest tak naprawdę już taka bardziej nasza cywilizacja, ponieważ te domy są z różnych kamieni poukładane, lepione za prawą i to ładnie, fajnie wygląda. Natomiast ciekawsze rzeczy się znajdują dalej, ponieważ właśnie tam są dalej te ściany poukładane z idealnie wyszlifowanych bloków. I one są tak dokładnie dopasowane, że tak naprawdę nie można szpilki włożyć. Ja próbowałem i faktycznie szpilka czy żyletka nie wchodzi. To jest przy obecnej technologii w ogóle niewykonalne. Natomiast jest jeszcze ciekawsze miejsce. Ostatnio było zamknięte i nie chcieli wpuszczać w ogóle turystów. Jest taka przełęcz, to się chyba nazywa przełęcz śmierć, czy jakoś tak. Dosłownie droga ma 2 metry i prowadzi nad urwiskiem, które ma 2 km w dół. Dochodzi do takiego drewnianego mostku, który w ogóle jest tak ciekawy i zabezpieczony, że ma wnęki, że możesz to dołem obejść albo górą po takim bardzo chybotliwym drewnianym mostku, który był przerzucany w dawnych czasach, albo ktoś mógł wejść, albo miał niefart i leciał w dół. No i co ciekawe, tam jest dalej parę drzew, dosłownie rośnie. No i podobno się zaczyna właśnie tunel do Brazylii. I z tego powodu niekoniecznie turyści są tam wpuszczani. Być może uda się polecieć teraz dronem i zobaczyć, co tam się znajduje, ale nie sądzę, żeby można było to zobaczyć. Chociaż mnie to korci od wielu lat, żeby tam się dostać. Ale są inne miejsca w Peru, być może na następną wyprawę, które są niesamowicie interesujące. Mogę tylko napomknąć, że są też tunele wydrążone w kształcie koła, które są wręcz, jak wyglądają, jak wyszlifowane, szkliste i prowadzą kilometrami w głąb ziemi. Tak naprawdę nikt nie wie, gdzie się kończą. I są odkryte, no ale to Czy byłeś tam przy tych wejściach? Nie, ale kolega, który mieszkał tam, był, osobiście szedł tam 2 dni. I nie doszedł nigdzie, bo one są wewnątrz cały czas takie same. Wyszlifowane, szkliste, tak jakby coś je wypaliło. Czyli pod górami są. Tak, tak. I do mi tak prawdopodobnie ci Indianie mówili, że właśnie, którzy mieszkają w Andach, że można właśnie tam koło Machu Picchu tym przejściem do Brazylii po prostu się dostać. Ale po drodze można spotkać jakieś latające czerwone skały, gdzie wtedy trzeba się szybko ewakuować, bo można zostać przez nie spalonym, więc ile w tym prawdy, tym można się samemu przekonać, bądź po prostu posłuchać. Podobno też co jakiś czas się jakieś ciekawe dźwięki z tamtych okolic unoszą. Ile w tym jest prawdy, nie wiem, ale można doświadczyć. Jest rzeczy, które doświadczyć można jeszcze w Machu Picchu, ponieważ to jest zupełnie inna część Peru, więc też są inni szamani. Ci szamani zajmują się medycyną, między innymi kaktusami, leczą
różne choroby, wprowadzają się w takie stany, gdzie widzą różne rzeczy. Z tymi szamanami również będzie możliwość zapoznania się, a jeśli będzie ktoś się chciał z nimi bardziej zaprzyjaźnić, no to też będzie możliwość takiego spotkania zorganizowania. No i sądzę, że no już dni nie zabraknie na całą resztę, bo ostatni dzień chcę już taki chillujący zrobić właśnie w Limie, gdzie się będzie można już na sam koniec wykąpać jeszcze w oceanie, zrobić takie zakupy, już tak bardziej się na europejskość przestawić. Jako ciekawostkę podam, że w Peru istnieje 7 stref klimatycznych, więc każde miejsce, w którym będziemy, to jest zupełnie inny klimat. My doświadczymy co najmniej 3 lub 4 zmian stref klimatycznych, więc no, uważam, że to będzie ciekawe doświadczenie samo w sobie. Zamierzam właśnie też wziąć uczestników wyprawy łodziami w głąb dżungli amazońskiej i popływać właśnie w różne ciekawe miejsca, które organizują takie wyprawy lokalni Indianie. No jest to taka fajna atrakcja. Myślę, że będzie każdy zadowolony i każdy znajdzie coś dla siebie. Dobra, a koszty? No koszty. Ze względu na to, że chcę zrobić to w dobrej jakości, że po prostu ludzie będą mieszkali co najmniej w 3-gwiazdkowych hotelach, będzie co najmniej około 10-12 przelotów samolotem, to liczyłem, że koszty takie szacunkowe to trzeba przyjąć na około 20 tysięcy złotych. I jeśli ktoś by chciał wziąć udział w wyprawie do Chile i na Wyspę Wielkanocną, no to jest ekstra koszt około 8 tysięcy ze względu na to, że no bardzo drogie są samoloty, no i czas przylotu to jest około 12 godzin w jedną stronę, no i hotel trzeba jakieś śniadanie zorganizować. No tak to wygląda po prostu. Można to zrobić taniej, ale wówczas z doświadczenia wiem, że no jakość noclegowa bazy w Peru no nie jest wtedy zbyt wysoka, no więc wolę nie ryzykować. Znaczy hotele akurat tutaj niewiele wnoszą w te koszty chyba. No tak, ale cała organizacja przewodników, łodzi, samolotów, najdroższe są przeloty i to generuje najwyższe koszty. No dobra, to tyle. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to można skontaktować się z Arkiem. A, jeszcze może istotna uwaga, że ten wyjazd planuję zorganizować między 3 a 17 listopada z wahnięciem 3-4 dni w jedną albo w drugą stronę. No takie plany. Po prostu jak się zbierze grupa około 10 osób, no to wówczas podejmiemy decyzję, czy robimy upgrade na Wyspę Wielkanocną, czy też po prostu zostajemy w wersji bardziej budżetowej na terenie Amazonii i zwiedzamy Machu Picchu. Tak mi się wydaje, jest najbardziej rozsądne iść za głosem większości. Super, no to dziękuję bardzo. Dziękuję.